Cześć, dzień dobry, witam serdecznie w nowym tygodniu, w nowym miesiącu, poniedziałek, drugi dzień sierpnia. Startujemy z porannym przeglądem technicznym i zaczynamy sobie od pary walutowej euro, USD, głównej pary walutowej. Tu na początek mamy szeroki horyzont czasowy ze względu na ostatnią kontynuację wzrostu, jest jeszcze na zamknięciu sesji w ubiegłym tygodniu. Interesuje nas tutaj strefa pierwszego mierzenia wewnętrznego 38,2, to jest szeroka perspektywa z interwału 4-godzinowego. Zaznaczymy tu odcieniem sobie czerwonego ten poziom, pierwszy poziom podażowy. Jeśli chodzi o kurs tej strefy, 1,1950 to są te okolice, 1,1950, 38,2 FIBO. Z fali spadkowej kształtowanej tutaj od 26 maja do 20, przepraszam, od 20, tak, 26 maja oczywiście, do 22-23 lipca, więc mniej więcej nieco ponad tydzień temu te spadki się zatrzymały, pojawiło się odreagowanie, te ostatnie kilka sesji wzrostowych i tutaj te maksima, jakie się pojawiły na zamknięciu ubiegłego tygodnia, to jest 1,1910, a więc zabrakło około 40 pipsów do tej strefy podażowej 38,2 FIBO. Z względu na to, że mamy tutaj oczywiście kurs 1,1950. W przypadku kontynuacji właśnie nadmieniam, że taki też poziom jest tym pierwszym targetem średnioterminowym na głównej parze walutowej, targetem wzrostowym. Patrzymy sobie sytuację na niemieckim indeksie DAX. Tutaj interwał nawet i 30-minutowy. Strefa na DAX-ie, która dwukrotnie przetestowana na tą chwilę została. Wspominałem, że taki retest może się pojawić, wspomniałem w ubiegłym tygodniu. Zwróćcie uwagę na pierwsze podejście tutaj 27. Była pierwsza reakcja na tej korekcie spadkowej, odreagowanie prawie że na te wcześniejsze maksima 15690. Natomiast podczas sesji piątkowej luka spadkowa mieliśmy drugie podejście. Tak naprawdę tutaj układ podwójnego dna nam się pojawił, może czasowo trochę się to rozwlekło, natomiast ten drugi wierzchołek minimalnie wyżej, tak jak to klasycznie powinno wyglądać, i taka okazja tutaj na powiedzmy na M30 spokojnie były sygnały, na przykład na tej świecy z 9.30 do ewentualnego zajęcia długiej pozycji i próby rozegrania tej strefy 15.440 po raz drugi lub po raz pierwszy, jeżeli ktoś tutaj czekał na tylko i wyłącznie na retest. Zobaczymy, jak otworzymy nowy tydzień. No reakcja się pojawiła na mniej więcej 150 punktów, powiedzmy w tym maksymalnym zakresie bezpiecznej tolerancji, jakieś 100 punktów spokojnie można było wyjąć tutaj na DAX-ie z pozycji długiej na zamknięciu ubiegłego tygodnia. Strefę pozostawiam, natomiast to już będziemy ją traktować w taki sposób, licząc bardziej na sygnały prospadkowe przy ewentualnie kolejnym podejściu i zamknięciu jakiejś formacji świecowej poniżej, ze względu na to, że mamy dwa fajne techniczne pierwsze precyzyjne podejście wcześniej, jakby zgodnie z prawdopodobieństwem, no każde kolejne będzie zwiększało prawdopodobieństwo tego wybicia, tak więc raczej traktujemy ten poziom jako sygnał, ewentualny sygnał do pogłębiania tych, powiedzmy, tej korekty spadkowej, tych zapoczątkowanych spadków tutaj w ostatnich dniach, chociaż poniekąd tak naprawdę może ona otworzyć drogę do spadków, natomiast tutaj poruszamy się tak naprawdę w takim trendzie bocznym. Trzeba uznać tutaj, że ten kanał cenowy zarysowuje się 15440, 15680. W przypadku kabla zobaczymy, jak to wygląda na nieco szerszym interwale. Na chwilę może nawet i H4. 61,8, nie do końca w punkt udało się zaksięgować 61,8. Zabrakło powiedzmy 10 pipsów mniej więcej, żeby ten poziom współczynnika wewnętrznego 61,8, najsilniejszego współczynnika wewnętrznego, zaksięgować. Pojawiła się wyraźna reakcja i tutaj sobie zejdziemy na niższe TF-y. Spróbujemy się tutaj odnieść do tych spadków, jak one wyglądają w odniesieniu właśnie do mierzenia tego całego swingu wzrostowego. Ja na razie usunę tą szeroką perspektywę. 38,2 też tutaj potwierdzone biegunowością się pojawia. To jest ten pułap cenowy. Odcieniem zielonego zaznaczamy. I tak, mamy 38,2 FIBO swing wzrostowy od 20
do 30 lipca, powiedzmy, tak naprawdę takich prawie że 10 sesji, tu mamy dni robocze oczywiście na kablu liczone, więc mniej więcej 10 sesji za nami, tych wzrostów z okolicy 1,35 60 do 1,39 80. Ta korekta na razie niecałe 100 pipsów tej korekty spadkowej. No 3,82 to jest poziom cenowy pierwszego wsparcia, 1,3820, 1,3825. Te rejony nas interesują na kablu. Dobrze, USDJPY sprawdzamy technicznie. Tutaj schemat harmoniczny nam wypalił na ujku. Jak sobie byśmy to rozrysowali, jeszcze poglądowo wrzucimy. Reakcja na 61,8, odreagowanie i tu mieliśmy dojście na 7,86 na poziomie cenowym 109,35,37. Fajna reakcja, natomiast to już jest układ, chociaż tak naprawdę na retest możemy jeszcze ten schemat zostawić sobie na ujku. Wrzucimy sobie tam strefę jeszcze. Jeśli chodzi o poziom cenowy, tak jak mówiłem, 109,35, 109,37. Punkt D formacji harmonicznej Gartleya 61,8, punkt B, punkt D 7,86, a więc schemat, który pozostaje jeszcze strefą wsparcia na dzisiejszą sesję. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozgrywać. Dopóki jeszcze to odreagowanie nie jest tak duże, zakładam, że jeżeli nie wybijemy tego szczytu, pozostaniemy tutaj w tym zakresie 109,35 do 109,85. 83, to daje sobie jeszcze szansę, dajmy sobie szansę na to, żeby to drugie podejście się pojawiło i będzie okazja rozegrać ewentualnie ten retest, jeśli taki się tutaj pojawi na ujku w najbliższych godzinach czy najbliższej jednej, dwóch sesji. Natomiast wyjście górą, wybicie tego wierzchołka raczej będzie tutaj silnym sygnałem kontynuacji tych wzrostów i kto miał długie pozycje, warto być może je aktywnie prowadzić, jeżeli jeszcze trzymacie i nastawiacie się na nieco większy target, a targetem może być tutaj długość odcinka BC, klasycznie odmierzając sobie ten schemat, mierzenie FS to tej BC, rozpiętość tego odcinka, tej powiedzmy fali wzrostowej, zakładając tą równość mamy 110,05, czyli okolice okrągłego poziomu 110,00 mogą być ewentualnym targetem dla długich pozycji zajętych tutaj z punktu D u formacji harmonicznej Gartleya na parze walutowej USD JPY.